Czekaj, będę schodził na linię. Trzymaj pułap, trzymaj pułap. Nie możesz zjechać na linię z tego miejsca. NIE! AU! NIE! AU! AŁA! Kłopoty! AŁA! Spadnie helka? Chciałem cię sprawdzić w boju, no. Ale widzę, żebyś się dała na U1 i jechana z oponentami. O, no, z moim prowadzenia to jest różnie, wiesz? No, widzę, że kierowca. Nie. Nie. Ja tego już nie przewrócę raczej. Jak poszedł bokiem. Po swojemu. Wiem, że nie. Awans, awans by miał. To przez te wszystkie formułki, regułki się stresuje. Byłoby inaczej w praktyce. Jeszcze coś dwóch? Nie. Kochasz mamusię? No nic, próbowaliśmy. No tak, czemu nie? Kochasz mamusię, a tatusia? No też. Bardzo dobrze. Tylko czasami go wziął, tak nie kocham, a tak tylko... O, jak nie będziesz kochał mamusi i tatusia, to przyjedzie do ciebie. Duch z Minora! Minora! Duch Minora! Chodźmy po sipki. I cię porwie! Grzeszy bądź! To nie fajnie. Bo przyjdzie. A wierzysz w duchy? Czy wierzę w duchy? Nie wiem, aczkolwiek mogłabym się kiedyś przekonać, czy wierzę, czy nie. Bo duchy straszą małe dzieci i je jedzą w nocy. Tak robią. Szczególnie dzieci bez matek porywają duchy. Musisz uważać. Musisz uważać. Co ty gadasz? Dzieci bez matek porywają i chcą mnie wyrobić. Dzieci z planety Bidul. Kochanie, ty jesteś grzeczna, więc... Duch wielkiego Bidula! Jesteś grzeczna, więc się nikt nie pozbył. Musisz uważać, żeby nie trafić. Bidula! Rozumiesz, że tam w tym świecie komputer jest... Jest komputer 1 na 10? Bardzo prosta sprawa. Wchodzisz tutaj na krawędź budynku, pierdolisz się na belkę i idziesz do końca. Plus 1, 80. Nie no, on jest jakiś biały sunrise. Człowieku, ja znalazłem, obywatel, rozumiesz? Podtrzymać się do kontroli. No. Na ten moment Ben zlecimy. Wiadomo. 150. 200 tysięcy. 130. 150 i mogę dotknąć jej. Nie. Polizać nypelka i cudka. Trze, co? Cudka polizać. Nie! Yeah. Proszę cię, tak, taką brodawkę, tak tylko między zęby. Nie! Tak, Pani, co pani robi z moim tatusiem? Co się z nim stało? Zeszła! Piątka, Trevor. Siema, piątka. Siemana. O niebezpieczna ta piątka. Kto to spadł? Jakaś policjantka z moim tatą. Aha, to twój ojciec. Masz spadek przepisany na siebie? Aha, czemu tak zwinięty dziwnie? Aha. Aha. Tak, po prostu, bez słowa. Ja podjechałem i obserwowałem i dostałem tubę. Po prostu. No, Fiverr DM. Wziąłem po drodze na tą trzynastkę, bo jest obok. Beniu Bańkowski, takie rzeczy tylko na piątej strefie. Czekaj! Jak to opuścić do Nie wiem, mam leć już.
Dobra! Katapult! Naszą wizję. Jest kilka skarg na ciebie w ostatnim czasie przyszło, nie tylko od funkcjonariuszy, ale również od obywateli. No i całość. A wiecie, jak się potoczyła sprawa tego drugiego dochodzimy do wniosku, że no niestety, ale musimy się rozstać. Tutaj jeszcze Under Sheriff od siebie coś doda. Nie słyszę, kobaka! To jest najlepsze! Jezus! Kończ umija! Szlapy! Wykręcaj mu ciuty! Ciuty mu wykręcaj! Ciągnę za ciuty! Ciągnę ciuty! Ciągnę ciuty! Wykręcam! Przekazuję informację od Janka. Janek mi napisał, że nie zatrudnicie. Do nas, bo nie mamy, też miejsca, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Ale tu nie chodzi o zatrudnienie, tylko... Tylko? Tylko ja się k***a was wprowadzam! Jak się do nas wprowadzasz? Normalnie, wynająłem tutaj pokój po najtańszej i będę k***a jeździł nieoznakowanym radiowozem. Będę od dzisiaj należał do jednostki specjalnej. Bo nie ma k***a miejsca w tym mieście. Zapytaj się szefa Pisikele i on wszystko na ten temat już wie. Ja mówię naprawdę i mi jak to jest, że William Rogala oficjalnie zamieścił dwie skargi o to, że ich porywasz i ich torturujesz i przesłuchujesz? No, co? Szefie, to zwykłe konfidenctwo. To jest jakieś bzdury. Szef wierzy Rogali. Rogala to jest największy pałkownik starego getta. Nie no, teraz masakra, ja się nie odzywam. Znowu? 10 minut nie mogę się odzywać. Czemu? Nieważne. No dobra. Ja się będę za ciebie odzywał w razie, bo... Znaczy mogę, ale ja nie potrafię tak. Ale że jak? Nie możesz przeklinać. No. Ja kiedyś za każde słowo 10 dolarów na pieski płaciłem. Ja też, ja! Szturem panny szturem, wiadomo. Ja Janek. No. Jesteś skończony. Znowu. Tego ale awans dobrze, dostaję dzisiaj. Słuchaj, nie chcesz być tutaj wicedyrektorką? Całą współwłaścicielką? Ja też ci mogę dużo rzeczy obiecać. No. Nie tyle co Janeczek, słuchaj.